Hej, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, moi drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj zapraszam was na zabawę z mopsem, bo przyszedł z pączkiem i będzie tutaj się tukł. Ale dzisiaj zapraszam was na makijaż mineralny. Sprawdzimy sobie, jak się nakłada, jak się sprawdza i zrobię sobie test. Dawno nie robiłam takiego testu całodniowego. Mamy godzinę 9, więc spoko. Będziemy mogli cały dzień sprawdzić, jak ten podkład się trzyma. Także powiedzmy, że od 9 do 18. No, zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o make-up, to z pomocą przyszedł mi Bare Minerals, także dostałam taką przesyłkę, za co bardzo dziękuję. Tutaj powinniśmy mieć no, większość rzeczy do makijażu. Cienie, podkład, puder, róż i błyszczyk. Zacznę sobie od bazy. To jest Prime Time Original Foundation Primer. Chwila. Dlaczego to jest silikonowe? Wiecie co? W ogóle dla mnie marka Bare Minerals to jest taka marka bardzo silikonowe. To jest taka marka trochę nie wiadomo, dlatego że jeżeli chodzi o minerały, to ja ogólnie bardzo lubiłam podkłady mineralne Lili Lolo i Annabelle Minerals. Długo używałam, ale po prostu w pewnym momencie przestało mi się podobać. Może tak, w pewnym momencie strasznie mnie zaczęło wkurzać, że one się tak strasznie pylą i długo się je nakłada i je porzuciłam. Ale jeżeli chodzi o w ogóle to, jaki miało wpływ na moją cerę, to one były super, więc zastanawiam się nad powrotem. Tylko czy tak, czy Mineral, Bare Minerals, bo oni niby są właśnie marką stricte mineralną. Ja się też nie znam na składach, więc napiszcie mi, czy one są rzeczywiście dobre. Niestety nie ma tutaj informacji ze składem, ale podejrzewam, że jest to silikonowa baza, bo jest bardzo właśnie taka wygładzająca, ale jak silikonowa. I nie widzę sensu nakładania bazy silikonowej, jak mamy używać mineralnych podkładów. Chyba się zgodzicie ze mną, bo przecież mineralne podkłady to nawet są skazane dla osób z trądzikiem, żeby łagodzić trądzik, żeby tą cerę poprawiać. Więc trochę nie wiem, po co nakładać silikonową bazę. Bare Minerals. Wszystko mineralne. Z jednej strony spoko, ale z drugiej strony trochę mi się zdaje, że to może być taki chwyt marketingowy. Ale nie wiem. Dobrze, nie będę hejtować od samego początku, bo może się okazać, że będzie super ekstra, mega śny. Buzia jest miękka, nawilżona. No i się wchłonęła ta baza, co ciekawe. Dobra, może jednak nie ma tam silikonu. Dobrze, podkład. Performance Wear Liquid Foundation w kolorze Warm Natural 12. Więc fajnie, bo jest ciepły, jest i pompeczka. I to ma być podkład, który ma SPF 20 i PA++, Performance Wear, więc powinien być długotrwały. Nałożę sobie na gąbeczkę dwie pompki i zobaczymy, co z tego będzie. Ale zadziwiająco, baza się wchłonęła. Także może jestem po prostu hejterem. Okej. Okay. Wykończenie bardzo delikatne, ekspresowo się rozprowadził, ekspresowo. Zrobię sobie połowę twarzy może, a dwie warstwy, a później i zrobimy sobie porównanie, ale powiem wam, że bardzo szybko się rozprowadził i pięknie się wtopił. Takiego podkładu, chyba że to ta baza, ale takiego podkładu, który tak szybko by się rozprowadził i tak szybko ładnie wyglądał. Okej. Dołożymy drugą warstwę. Bardzo rzadki. Ładny kolor. Cudnie się rozprowadza, jestem w szoku. Czekajcie, przybliżę się. No zobaczcie, jaka różnica. Tu nawet nie ma żadnego cięcia, nic nie edytuję, tylko już jest gotowy, bo ja z reguły, wiecie, klepię, ucinam i edytuję. Ten cały proces sklepywania, a tutaj wykończenie jest, to jest kryjące. Teraz to widzę. Na początku myślałam, że taka woda nic nie będzie kryć, ale wow. I love this shade.
Zobaczcie, jak pięknie wygląda. No, cudo. Zaczęło negatywnie. Ale spoko. Bywa i tak. No pięknie. Pięknie wygląda. I to, co jest ciekawe z tym podkładem, w tym podkładzie jest to, że on... Czasem podkłady są takie, że jak się na przykład za mocno zaciśnie, to one odchodzą. Ale ten tak pięknie stapia się ze skórą. Nie ma żadnych suchych skórek. Wręcz przeciwnie, powiedziałabym, że jest taki nawilżający. Jak dotykam, to nie schodzi. Niech to się trzyma cały dzień, to będzie hit. Niestety kolor jest za ciemny, chociaż to jest jeden z jaśniejszych kolorów. To jest Warm Natural 12. Więc ja bym pewnie musiała mieć Warm Natural 10, jeżeli taki kolor istnieje, ale... Ale spoko. Zobaczcie. Przecież to wygląda jak kilka warstw szpachli. Piękne wykończenie i super krycie. Naprawdę super krycie. Wow. Jeżeli to się utrzyma cały dzień, no nie. Niech to mi się dobrze utrzymuje przez 4-5 godzin. 10, 11, do 14 chciałabym, żeby się ładnie utrzymywał. A później to już może schodzić, ale naprawdę, dobra, już nie będę pijać o tym podkładzie, bo już połowa filmu. Przybrązowię się szybko moim bronzerem w kremie, bo nie ma innej opcji. Jestem ciekawa, czy taki podkład może zapchać, czy są jakieś tam substancje, które mogą być właśnie takie no niekorzystne i podawać same zapalne wypryski itp., ale chyba nie, jeżeli to są mineralne kosmetyki, to chyba nie. Jeżeli rzeczywiście tak by było, to jest mój nowy ulubieniec. Ja niestety nie ufam nikomu, wiecie, w tych czasach. Po prostu nie ufam. Tu jest napisane jakby jak Bare Minerals, to ja od razu zakładam, że no to nie będzie mineralne, na pewno to nie będzie dobre. Ja zakładam troszeczkę negatywnie, żeby się pozytywnie zaskoczyć, niż na odwrót. Niż na odwrót. Lepiej się pozytywnie zaskoczyć, niż negatywnie rozczarować. Ja już jestem gotowa. Ta buźka tak mi się podoba, że dla mnie to jest done. Make-up, mogę żyć. Teraz sobie użyję tego Mineral Veil, który jest w kolorze, nie wiem, czy to jest kolor, jest tu instrukcja, a to jest foundation, czyli to są dwa podkłady, jeden mineralny, drugi po prostu w płynie. No i co teraz? W takim razie, to dupa, to nie będę tego nakładać, ale nałożę sobie inną nowość. Trochę, bo już widzieliście w daily vlogu. Jest to puder By Terry z kwasem hialuronowym, który ma być, uwaga, uwaga, nawilżający. Także w takim razie użyję sobie tego. Bielutki. Nowiusieńki. Kiedyś była jakaś wyprzedaż na By Terry i moja koleżanka chyba zachwalała strasznie ten puder. Anusia, czy to jest ten puder? I wtedy tego kupiłaś za jakieś grosze właśnie, bo był na wyprzedaży, tylko chyba sypki. Także zobaczymy. Podobno sztos. I on ma skórę nam wygładzać, nie przesuszać. Także ciekawa jestem, czy do mojej skóry mieszanej się sprawdzi. Made in Korea. Koreański. No pięknie wygląda buzia. Naprawdę, zobaczcie. Cudnie i tak naturalnie. To jest mój naturalny glow. Nie dawałam nic rozświetlającego. Także super. Teraz sobie użyję różu, również Bare Minerals i to jest kolor Mauve Sunrise, Bounce and Blur, blush. Nie jestem też w stanie określić, czy on jest dla mnie, ale zdaje mi się, że może nie być dla mnie, ale spoko. Dość mocno napigmentowany, ale ładny kolor. Ja teraz widziałam taki trend, że wszędzie dziewczyny nakładają nawet na nos ten róż. No i ładnie to wygląda. I nawet nakładają ten róż właśnie jak bronzer. Ale super się rozciera, to co wam mogę powiedzieć. I rzeczywiście ładnie wygląda. I chociaż na pierwszy rzut oka on się nie zdaje na ciepły, to myślę, że ładnie na mnie wygląda. Bardzo delikatnie i świeżo. I on... Ciężko stwierdzić. On nie ma drobień, tylko on jest taki satynowy, ale daje bardzo ładny, taki właśnie zdrowy blask.
Bardzo ładna, zdrowa buźka. Zrobię sobie szybko brwi i wracam. I robimy oczy. Wracam z brwiami, jeszcze sobie tutaj przychlastam. Metoda na wklepywanie cały czas to jest najlepsza metoda, słuchajcie. I teraz przejdziemy do oczu. Mam Stressa, to jest paletka. Bardzo ładne kolory. Delikatna pigmentacja, nie ma tutaj szaleństwa, czyli taka dzienna. Ja mówiłam, że nie zawsze mocna pigmentacja to jest wyznacznik, czy paleta jest dobra, ale bardzo są mięciutkie, takie kremowe te cienie. Nałożę sobie odrobinę korektora z MAC-a. Pro Longwear Concealer, bardzo popularny kiedyś na YouTubie. Teraz już mniej się mówi o tych rzeczach z MAC-a, ale nadal są fajne. Więc nałożę sobie to jako bazę. Użyję sobie tego najjaśniejszego koloru. Zrobię makijaż, którego nigdy nie robię. Nigdy. Czyli spróbuję zrobić trzy cienie. Czyli ten najjaśniejszy tu. Ładny. Niepotrzebnie domą bazę, zdaje mi się. Nie widać go w ogóle. Niby kremowy. Zrobimy po mojemu. Wezmę ten złoty cień i po prostu nałożę go wszędzie. Dużo i wszędzie. Mokre te cienie. O właśnie. To jest moje malowanie. Po prostu nawalić. Much better. Dobra, lepiej. Ale cienie bardzo delikatne. Bardzo delikatne. Więc dla osób, które właśnie nie chcą się babrać z jakąś mocną pigmentacją, tylko chcą coś bardzo delikatnego, to myślę, że spoko. Wiecie co? Zauważyłam, że te produkty mają inną konsystencję, taką bardziej mokrą. Ale wiecie co? Nie będę już nakładać innego cienia, dlatego że jak ja nałożę teraz ten bordowy, nie wróżę sobie dobrej końcówki tego makijażu, a wolałabym nie zmywać tego, tylko już tak zostać. Więc dołożę sobie na dół. Ale w ogóle te kosmetyki mają takie delikatne wykończenie, zauważyłam, że to nie jest taki błysk, ale to też nie jest do końca satyna, taki pół mat, pół satyna. Bardzo naturalnie wyglądają, ładnie. Może to jest za zasługa minerałów. Spróbuję sobie na kącik oka nałożyć ten najjaśniejszy w takim razie. No, palcami to już, rękoma to już lepiej wygląda. Ale wiecie co, wezmę sobie jeszcze troszkę tego ciemnego brązu i nałożę go sobie tutaj na kącik. Zobaczymy, co to zrobi. Bardzo delikatnie. Także dla jednych to może być plus, dla innych to może być minus. Ja zawsze zakładałam, że właśnie mniej napigmentowane cienie to jest minus, ale tak naprawdę też ma to swoje plusy. Że po prostu trudniej jest się skrzywdzić. No i teraz zanim jeszcze wytuszuję rzęsy, to nałożę sobie coś do ust, co się nazywa Can't Even. I jestem ciekawa, czy to jest błyszczyk, czy to jest matowa pomadka. W ogóle mineralna pomadka? How? Taki kolor neutralny. Błyszczyk. Nie wybrałem takiego koloru. Nie pasuje mi ten kolor. Nie podoba mi się. No. Wiem, na kim będzie ten kolor ładnie wyglądał, ale ja się w nim nie czuję. Ale znowu inna konsystencja. Te kosmetyki mają inną konsystencję, ale słuchajcie, ja muszę go zmyć. Nie podoba mi się ten kolor. Także idę wytuszować rzęsy i zmienię pomadkę. To jest mój nude. Uwielbiam, bo ja muszę mieć coś w brązach. I oczywiście jedno z moich ulubionych combo. Jest to konturówka z Primarka w kolorze Toast. I pomadka Huda Staycation. Uwielbiam, jeżeli lubicie takie właśnie jasne, brązowe nudy, to Staycation, tylko ja zawsze tej pomadki używam do konturówki, dlatego że ona czasem może być zbyt blada, ale zobaczcie, już mi się kończy. Uwielbiam, na pewno do niej wrócę, to jest taki brązik. I co? Zrobimy sobie teraz zbliżenie i zrobimy teraz sobie podgląd. Wezmę sobie lusterko powiększające.
Nie no, cera wygląda cudnie. Cera wygląda naprawdę świetnie. I ten podkład jak na razie to cudnie się rozprowadził, pięknie się wtopił, super wygląda. Ten puder też fajnie. Jeżeli chodzi o oczy, no to te cienie takie są właśnie delikatne, ale one mają takie ładne satynowe wykończenie, delikatnie błyszczące, takie trochę ślubne mi się kojarzy. To jest taki efekt, którego ja nigdy wcześniej nie miałam, czyli to jest trochę błysku, ale nie za dużo, bo ja ogólnie nie lubię błyszczących cieni, a to się tak ładnie, po prostu delikatnie, tak bardziej satynowo połyskuje. Ale buzia, ja tu nie mam żadnego rozświetlacza. To jest ten róż. No naprawdę. Skóra wygląda super. Do zobaczenia. Do zobaczenia. A, i przede wszystkim zobaczcie, ja nie mam korektora w ogóle pod oczami. Nie ma tutaj korektora. At all. Zero. No, także wszystko mi poleciało. Jest godzina teraz już 9:30. Więc zobaczymy się. Ja zaraz mam live, bo jest dzisiaj niedzielka. I zobaczymy się. Zrobimy dwa update'y. A czekajcie, 8. No, to zrobimy sobie po 8 godzinach update na końcu. I myślę, że po 4, czyli 10 o 14. Tak, około 14. 13, 14. Także do zobaczenia o 14 i potem zobaczenia wieczorem. Siemanderko. Siemanderko, przychodzę z update'em spóźniona, dlatego że jest 15:17, ale to nic. I powiem wam, że jestem pod wrażeniem tego podkładu i w ogóle tego, jak makijaż się trzyma, dlatego że no jest już godzina 15, zaczęłam nakładać ten podkład o 9, o 9:30 skończyłam, więc od 9 będę liczyć. Więc od 9 do 15 to już jest 6 godzin i naprawdę podkład wygląda bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Nic się nie przypudrowałam, nawet nie odciskałam sebum i miałam maseczkę, także o tutaj dobra, z brody mi zeszło może rzeczywiście troszeczkę, ale odrobinkę. Ale często jest tak, że jak nakładam maseczkę, to już mam ogromne plamy, także tutaj po 6 godzinach skóra naprawdę wygląda bardzo dobrze. Także jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało jeszcze o tej 18:00. Ale jak na razie super. I co prawda skóra nie jest idealnie matowa, no ale wiecie, ten puder też był z kwasem hialuronowym, był taki nawilżający, więc to też nie jest taki matowy, ale mnie to w ogóle nie przeszkadza. Także update jest taki, makijaż wygląda, jeszcze cienie zupdate'uję. Cienie wyglądają perfekcyjnie, nic się nie zrolowały, naprawdę róż ładnie też wygląda. Jestem na tak, tylko dołożyłam sobie trochę błyszczyka, bo jadłam obiad. Ale tak, do zobaczenia o 18:00. Och, strasznie zielono. Jest ciemno po całym dniu, muszę włączyć lampę i sama nie wiem, co widzicie. Wracam do was, jest godzina 18:15 i robiłam sobie paznokcie, także zrobiłam sobie paznokcie, został mi tylko jeden kciuk tutaj u prawej ręki, którego nie mam, ale zaraz sobie zrobię. Skróciłam, zrobiłam sobie teraz kwadraty i zrobiłam taki jasny kolor. I jeżeli chodzi o podsumowanie podkładu, to zróbmy sobie zbliżenie. I powiem wam, że wygląda fajnie, 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 fajnie. 17, 18, 9 godzin. 9 godzin minęło i ja się nie pudrowałam, nie poprawiałam, nic, nic, nic nie robiłam. Uważam, że makijaż po tych 9 godzinach wygląda bardzo dobrze. Co prawda się błyszczę, ale spoko. Też nie używałam pudru, który byłby matujący. Cały czas widać ten rozświetlacz, cały czas widać róż, w sumie cały makijaż jest, tylko ta lampa też mi pożera. Oczywiście troszeczkę ten makijaż zbledł w 8 godzin, ale nadal myślę, że wygląda dobrze. Powiem wam, że jestem pod dużym wrażeniem tego podkładu, bo super konsystencja, super się wchłonął, szybciutko się rozblendował, jest długotrwały, miałam maseczkę i dotykałam twarzy. Oczywiście maseczki też nie wiadomo, a nie było nie wiadomo jak, nie miałam jej jak długo, ale spoko, się też drapię po nosie, a nie mam tutaj żadnego takiego śladu, gdzie by mi ten podkład jakoś bardzo zszedł. Jestem pozytywnie zaskoczona, bo myślałam, że ten podkład się nie utrzyma.
Po prostu myślałam, że ten podkład na mojej skórze się nie utrzyma. Myślałam, że takie podkłady są tylko dobre dla cery suchej, dla cery normalnej, a tu jednak na takiej mieszanej tłustej też się utrzymał. Bardzo pozytywnie jestem też zaskoczona tymi cieniami, dlatego że bardzo ładnie wyglądają, nic się nie zrolowały i tak naprawdę róż też fajnie wygląda. Jedyne co, no to pomadka, no bo nie jest to mój kolor, niezbyt dobrze się w nim czuję, bo po prostu za różowy dla mnie troszkę, ale ogólnie pierwsze wrażenie tych produktów jak najbardziej pozytywne. Jeżeli mogłabym ocenić, no to oczywiście najbardziej mi się podobał podkład. Róż, bardzo fajne wykończenie, właśnie coś satynowego, nie błyszczące, ale błyszczące, nie matowe. Cienie, na początku myślałam o nie napigmentowane, ale wygodnie się nimi pracowało, wygodnie się je nakładało, także nie dałabym tych cieni jako buble, bo na przykład są cienie, które mają słabą pigmentację i są po prostu beznadziejne, a te mają taką lżejszą pigmentację, ale w ogóle to nie przeszkadza tak jakby w malowaniu, bo z czasem są cienie, które po prostu znikają, także wow, chyba mamy nowego ulubieńca. Także pierwsze wrażenie jak najbardziej jestem na tak, mam zamiar go używać, nie wiem czy to nie będzie teraz mój podkład taki dzienny. Jeżeli będę chciała większe krycie niż na przykład BB krem. I no jest, no tak, po prostu zakochałam się w konsystencji. Naprawdę świetnie się rozprowadza, świetnie się tak jakby wchłania, łączy z tą skórą, naprawdę 10 na 10. Także bardzo, bardzo serdecznie polecam. I tyle, tak naprawdę. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaczki.